Witamy serdecznie, dzień dobry. Spotykamy się dzisiaj na przedpremierze serialu To nie ze mną. Mamy przyjemność dzisiaj rozmawiać z... dyrektorem programowym do spraw produkcji filmowej kanałów Kino Polska. Dobrze, chcielibyśmy się coś więcej dowiedzieć o tym serialu. Jaki był plan na ten serial, skąd powstał? Serial To nie ze mną jest pierwszym serialem Stop Klatki. Powstał specjalnie dla kanału Stop Klatka. Wyprodukowaliśmy 12 odcinków w tym sezonie. To jest bardzo lekka, bardzo miła, obyczajowa historia, która może spotkać nas, która się dzieje wokół nas. Zapraszamy widzów do spędzenia z nami miło czasu. 16 października o godzinie 17 startuje serial na antenie Stop Klatki. Każda telewizja, która chce się rozwijać, powinna mieć coś swojego, żeby budować swój kręgosłup, żeby budować swoją markę. No i kanał Stop Klatka ma już rozpoznawalny brand, ma wierną widownię, ma duże, dobre wyniki i w związku z tym zdecydowaliśmy się na to, żeby powstał nasz oryginalny, własny serial, który chcemy oczywiście kontynuować przez lata, który mam nadzieję pokochają widzowie, który będzie dorastał, starzał się razem z naszą widownią. To już właściwie udzieliła mi Pani odpowiedź na pytanie, które chciałam zadać. Czy zakończymy na 12 odcinkach, czy możemy oglądać dużo dłużej? Bo właśnie jak oglądaliśmy pierwsze dwa odcinki właśnie na przedpremierze, bardzo mi się podobało, bardzo mnie wciągnęło i właśnie chciałam więcej, więc jestem bardzo zadowolona, że będę mogła oglądać to później i mam nadzieję, że będziemy jakby jak najdłużej oglądać ten serial. Czy coś jeszcze Pani może dopowiedzieć? Oczywiście to widzowie zdecydują, czy chcą kolejne odcinki. Mam nadzieję, że tak. Bohaterowie są wspaniali. Nasi aktorzy to są w dużej mierze aktorzy, którzy dostali pierwszą szansę u nas w serialu. Nigdy wcześniej w żadnych serialach ani filmach nie brali udziału. Więc tym bardziej im tutaj kibicowaliśmy i tym bardziej cieszymy się, że dali radę, że byli z nami i będą, mam nadzieję, dalej. Te role są fantastyczne. To są historie, które się dzieją wokół nas. To są historie, które nas dotyczą. Każda kobieta, nie tylko kobieta, każdy z nas poszukuje kogoś bliskiego. A życie pisze swój scenariusz, z którym się trzeba zmagać. My namawiamy do tego, żeby się nie poddawać, żeby iść za marzeniami, żeby łamać schematy, żeby robić to, co się lubi, żeby spotykać fajnych ludzi, a rezygnować z tych mniej fajnych, bo życie jest jedno i życie jest krótkie. Czyli taki życiowy serial, gdzie każdy może się odnaleźć. No tak, na to liczymy. Generalnie w ogóle jesteśmy też otwarci na to, żeby widzowie pisali swoje scenariusze. Mogą przysyłać do nas historie, które powinny się w serialu pojawić. Bardzo chętnie przeczytamy, bardzo chętnie je wdrożymy, więc warto być z nami, warto obserwować. Bo być może czyjaś historia się w tym serialu znajdzie. Czyli tak naprawdę są to osoby, które nigdy nie brały żadnego udziału w innych produkcjach? Bardzo wielu młodych aktorów występuje w tym projekcie, którzy nigdy wcześniej nie wzięli udziału w żadnym serialu ani filmie prawdziwym, profesjonalnym, fabularnym. Jakoś epizodycznie w różnych szkolnych etiudach występowali, ale no, była to pierwsza prawdziwa rola i widziałam ich na castingu, a potem w serialu bardzo dużą pracę wykonali, świetnie się odnaleźli, świetnie powymyślali dla siebie różne sytuacje, sceny, ładnie rozwinęli wszystko. No, cudowny team. Super, czyli jest szansa, że nie uciekną do innych produkcji, jeżeli serial się rozwinie na długotypową falę. Na pewno nie uciekną, będą z nami, jesteśmy jak jedna wielka rodzina, chcemy być razem, więc resztę zweryfikuje widownia. Jak widzowie będą chcieli oglądać, to na pewno będzie wiele sezonów i będziemy się rozwijać. Jak Pani wspomina, jeśli chodzi o zdjęcia nagraniowe? Zdjęcia, jak to zdjęcia, no zawsze są jakieś kłopoty wynikające ze zmiany pogody, z różnych przypadków losowych, ale wszystko się udało. Zrealizowaliśmy w 100% to, co było założone.
Najważniejsze jest to, że atmosfera była świetna, że ludzie z przyjemnością przyjeżdżali do pracy. No i z tego bardzo, bardzo się cieszymy, bo połowę życia spędzamy w pracy. Więc jeśli można spędzać to życie z fajnymi ludźmi, w miłej atmosferze, robiąc super serial, który jeszcze będzie się podobał widowni Stop Klatki, no to nie ma fajniejszej produkcji, nie ma fajniejszej pracy. Prywatnie bardzo mnie interesuje też rola tutaj motocyklistki. Wiadomo, że pogoda też jest tutaj najważniejsza, ale czy były jakieś trudności? Motocyklistka nie jeździ na motorze. No właśnie, o to chciałam zapytać. Więc to była taka delikatna trudność, oczywiście była dublerka, natomiast myślę, że tego nie widać, bo bardzo, bardzo precyzyjnie to oglądałam, żeby właśnie nie było widać jakichś różnic. Świetnie to było wymyślone, jak się motor zatrzymywał, to już była nasza prawdziwa bohaterka, a pani dublerki nawet nie poznałam, więc wszystko jest spójne i no, to jest jednak serial, więc pewne rzeczy istnieją, mimo że nie istnieją. Myślę, że też to sprowokuje trochę Adę do tego, żeby jednak zdobyć prawo jazdy, nauczyć się jeździć, bo jak się serial będzie rozwijał, to byłoby zdecydowanie łatwiej, gdyby jeździła sama. Zgadza się, miałam przyjemność z nią rozmawiać na ten temat, myśli o tym, także życzymy jej tego, żeby może odnalazła się również w tego typu pasji. Ja bardzo dziękuję tutaj za wywiad. Dziękuję serdecznie. I życzę wszystkiego dobrego. Dziękuję serdecznie, zapraszam do Stop Klatki już w niedzielę 16 października o 17.